Siemaneczko, z tej strony Kurcina, dzisiaj dla kanału Co jest grane? Emocje! Lumos, dzisiaj dla kanału Co jest grane? Gram kolejny odcinek serii Harry Potter i Zakon Książę Półkrwi, tak. Tak, dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek. O mój Boże, kolejny odcinek! Jezu, Kurcina, ale ty jesteś super! Nagrałeś kolejny odcinek. Tak, nagrałem kolejny odcinek dzień później. Dumbledore kazał mi dać ci to. Dziś jest 1 lutego. Wstawię to 1 lutego, pokażę wam. Dziękowaliśmy się. I co, nie mogliście poświęcić tych 2 sekund na doprowadzenie się do ładu? Dumbledore mówi, że lubi kwachy. Że co? To hasło. Twoja stara lubi kwachy. Przepraszam. Prawdopodobnie chcecie nauczyć jakiejś naprawdę zaawansowanej magii obronnej ze względu na... przepowiednie. I ciszej! Nie mów tak głośno o tym, debilu. Tak, słusznie. Okej. Dobrze, więc to jest taki bardziej klimatyczny moment tej gry, jak widzimy. Tutaj, w tym miejscu, w tym miejscu, gdzie teraz pokazuję różdżką mniej więcej. No dobra, no wiecie, no tutaj gdzie stoi, tutaj się stała magia w poprzednim odcinku. Zrzuciliśmy jakieś zaklęcie i zniknęli ludzie. Zniknęli ludzie, nie wiem jak to się stało do dzisiaj, niewyjaśnione. Tak, dobrze. Idź do gabinetu Dumbledora. Ale my sobie zwiedźmy Hogwart. Bo czemu by nie? Nie, no dobra, nie, idziemy do Dumbledora. Dumbledore jest tutaj, z tego co pamiętam. Chyba. O, tutaj. Chwila, bo tutaj są tarczki, ja chcę je zebrać. O, tutaj tarczki, zbierzemy sobie, pyk. Pyk! Ej! W ogóle śmieszna sprawa, bardzo zabawna, słuchajcie tego. Tamtego. No. No rzuć to, Jezus mnie wkurwiasz, chłopie! Kurwa, chłopie! No rzuć, ale co za cep! Dobra, te filmiki nagrywam w 60 FPS-ach niby, ale tu nie ma tych 60 FPS-ów tak naprawdę, bo w tej grze nie ma. Jak już mówiłem kiedyś tam, w poprzednim odcinku mówiłem, o. No i z racji tego filmik renderuje w 30 FPS-ach, a przecież mam wyłączony resample. Resample? Chyba to się tak nazywało. No weź. To mi się tak szybko renderuje. Tak szybko. Mi się w poprzedni odcinek pół godziny renderował chyba mniej niż 10 minut. No rzuć to tam, no nie rozbrajaj mnie. Brian Percival, Albus Dumbledore, rzuć. No rzuć to, proszę, ale nie, no naprawdę, tak mnie denerwuje. Ej, ale czemu on to nie może trafić? Dobra, do tyłu, pyk, o, w ryj aż dostał. Czemu nie trafiło niby? Kłamstwo. Pomówienia. Manipulacja! Przepraszam. No i co? Widzicie, gdzie ta ławka wylądowała? W idealnym miejscu w ogóle. Beka. Dobra. Jezus, czy możesz proszę trafić tam? Nie, zaraz Braja, naprawdę. O, teraz może się uda. Dobrze! Jeszcze drugie. O, nie chciałem tego podnieść, ale w sumie jak już to podniosłem, to... Jezus. Dobra, nie poddajemy się. Rzucamy Wingardium Leviosa i patrzcie teraz. No! Chyba ich mama biła kablem jakimś. Czuć tam. Przepraszam. Dobra, i teraz, patrzcie, teraz się uda, patrzcie. Wierzcie, wpiszcie w komentarzach, czy mi się uda. Mówiłem, prawie mu na łeb spadło, nieważne. Kwachy. Nie, świetne hasło. Nie wiem, Dumbledore, jesteś geniuszem. Nie wiem, czemu takie hasło. Siema. Wyglądasz jak Legolas, stary. To, co tu widzisz, to wspomnienia. Ty jesteś wspomnieniem. Przypadku należące do jednej osoby. Voldemorta. To jest wspomnienie z dnia, gdy go po raz pierwszy spotkałem. Jak sądzę, znasz już moją myśl odsiewnie. Tym razem wejdziesz tam ze mną, a co ważniejsze, za moim pozwoleniem. Ujrzymy Toma Riddla, jakim był. Dobrze. Się Lordem Voldemortem. Pokaż. Show me. W ogóle ta gra to większość tej gry to film. Wkurza mnie to trochę. Ja bym chciał sobie pograć. Możesz robić różne rzeczy, Tom? Tak, na przykład mogę ci wyjebać bombę na pizdę. Sorry. To co umiesz,
To magia. Przepraszam, jestem nastolatkiem, jestem niedojrzały. Ja tak krzyczę, przeklinam, pseudo zabawnie. Przepraszam. W ogóle te scenki są nagrane w 480p, czym się wydaje. Boże święty. Możemy wiele dowiedzieć się o Lordzie Voldemorcie z jego przeszłości. Z przeszłości. No dobrze. Hogwartu oraz od nauczyciela, który był blisko niego, gdy dorastał. Slughorna? Tak, Harry. O. Profesor Slughorn lubi towarzystwo ludzi sławnych, odnoszących sukcesy i mających władzę. Kolekcjonuje ich. A pan chce, żeby dołączył mnie do swojej kolekcji? Tak, Harry. Nawiązanie bliższych kontaktów z profesorem Slughornem będzie przydatne. To już wszystko na dzisiaj. Wkrótce powiem ci więcej. O! Więcej! No dobrze. Dobrze. Odblokowano nowy obszar. Koniec, psot. Ej, czekajcie, bo chyba coś zjebałem. Macie teraz jakby zatrzymane. Tak, zjebałem. Dobra, chuj. Nie, to... Znaczy niby zjebałem, niby nie zjebałem. Wy o fermy z Gryffindoru. Drużyna lamusów z lamusa. Jakież to wyrafinowane... Twoja mama to lamus. To wymyśliłeś, czy Malfoy? Zobaczymy, czy ci będzie do śmiechu po sprawdzianach do tej twojej drużyny lamusów. No ale śmieszne. Słyszałam, że ślizgoni chcą nam przeszkodzić w wybieraniu drużyny. Lepiej idźmy na boisko, zanim coś wywiną. Auroży otworzyli wszystkie obszary. Idźmy przez wieżę. Czemu on tak krzyczy tutaj? Nie rozumiem tego. No to chodźmy. Dobra, patrzcie. O, widzicie? Tu był ziomek i zniknął, bo kamera na niego nie patrzyła. Potwierdza się moja teoria. O, patrzcie, patrzcie. Jest ta cipa tutaj. Przepraszam, kobieta. O, widzicie? Patrzcie. I robimy piruet? Jej nie będzie. A nie, są. Robicie tak? O. Pyk. Hop. Hop. Czekajcie, bo to trzeba pełny obrót. Obrót i trach. Jezus. Dobra, nieważne. Wypierdalajcie stąd. Wbiegniemy w kogoś. Dawaj mi tu kogoś. Dawaj mi tu kogoś. Uda nam się stworzyć dobrą drużynę. Dobra, tutaj tarczka. Nie wiem, ja już intuicyjnie po prostu będzie są te tarczki. Piu! Sorry. Nie robię 100%, w sensie mogę zebrać wszystkie tarczki, nie? Ale 100% tutaj grze polega na jakichś durnych wyzwaniach. W eliksirach tak dalej, nie chce mi się tego robić. Robiłem teraz już na PlayStation 3, żeby zrobić pieprzoną platynę w pieprzonym... na pieprzonym PlayStation. Mi się udało. Co? Auroży postanowili znowu tu zamknąć? Ojejku! To jego sprawka! Zamknąłeś? No, na razie, lamusy. Jak teraz dotrzemy na boisko? Przecież on powinien dostać nagany dyrektora szkoły. Co? Musisz naprawić dźwignię. Reparo powinno załatwić sprawę. Nieważne. Okej, naprawiamy. Pyk, hop! Tutaj, o, widzę, że za mnie to zrobisz, dziękuję. No, już. Świetnie. Teraz pokażemy Goylowi... No właśnie, pokażemy im, frajerom. Widzicie, jak pięknie. Gdyby nie napis na dole, to bym myślał, że ona... chuj powiedziała. Ale śmieszne. Przejdź tędy. Proponujesz skrót na boisko do Quidditcha? Nie. Nie zupełnie. Tylko do wielkich schodów. Ale może być... Dobra. Później. Świetnie. Dzięki. Aby znowu użyć... Pamiętajcie, żeby być wdzięcznym i miłym. Bo kurwa, jak jest się miłym, to się kurwa jest miłym i inni są mili wtedy. Kurwa mać. Dobra, tutaj bud... Widzicie, ja już wiem, co mam robić w tej grze, tak? Ja jestem stworzony, żeby w to grać. Jestem stworzony do gier. Jestem człowiekiem sukcesu, człowiekiem... Dobra, nie przesadzajmy też, bez przesady. Pierdole. 7372985. Zostałeś przez te wrota, Potter. Głupek. Sam jesteś. No to zobaczcie. Potter. Patrzcie teraz. Gryffindoru porażeni drętwotą. Patrzcie, jak to się robi. Patrzcie. Pyk. Expelliarmus. O, jak go wyjebało z kamienia. Piu. Nie wstawaj nawet, bo zdechniesz marnie. Czemu? Ej, czemu nie? Ej! Dobra, spierdalaj. Dupę cię mam. Wypierdalaj. Już. Wkurwia. Widzieliście, rzuciłem Expelliarmus i nie zaliczyło. Nie. Nieważne, coś chciałem powiedzieć. Idziemy dalej. Z Katie. Tam w ogóle tarczę pominąłem, już nieważne. Nie przesadzajmy z tymi tarczami, no Jezus.
ile można. No właśnie mi się mieli top z... Kurde, ja nigdy nie wiem, gdzie jest LT, a gdzie jest LB. No i R tak samo. Bo! Jak go wyjebało! Widzicie? I zniknął! I zniknął! Tak. Lumos. Mogliby zrobić, że tak jak na PlayStation jest R1, L2. Znaczy R1, R2, L1, L2. Tak. O, widzicie jak tutaj. Pięknie, hop. Tylko Puma, jebać Air Force. Ona głupia, tak jak dziecko. Dobra, sorry, nie, ja jestem taki śpiewny chłopak, wiecie o co chodzi. No, co oni robią, biegają tutaj pod nogami, jak dzieci w podstawówce, tak mi to wkurzało, jak byłem w podstawówce, w 8 klasie jak byłem. To lata temu, wieki temu, ale byłem i dzieci takie małe drugoklasiści na przykład biegali pod nogami, to jest straszne. W szczęście już tak nie jest. Sprawdziono na obrońcę Wesley? Zamknij cipę. Nie. Przyjaciółce Granger? Chętnie bym ją poznał nieco bliżej. Wiesz, o co mi chodzi. Chodź, Harry, miejmy to już z głowy. Okej. No tak, dziękuję za przybycie. Dzisiaj wszyscy przejdą serię sprawdzianów kwalifikacyjnych do drużyny Quidditcha Gryffindoru. Pamiętajcie, gra w drużynie w zeszłym roku nie gwarantuje... W ogóle śmieszne tam ten tunel, takie zdjęcie wklejone po prostu. Zastanów się, co mówisz, on jest kapitanem. No właśnie, zastanów się, debilu! Może został kontuzjowany. Kłamstwo. Podczas walki z tymi wszystkimi śmierciożercami. Może wyszedł z formy? Pewnie, Harry. Pokaż im, jak to się robi. Jak to zrobisz, jak należy, zatkam McLaganowi gębę jego własną miotą. Dobrze! O, ja mogę zatkać tobie. Nie, dobra, nieważne. Gramy. Gramy, będziemy napierdalać. Dobrze, i na czym polega ten Quidditch? Ten Quidditch jest w kurwę nudny ten Quidditch jest. Widzieliście na początku gry przecież. Na szczęście to jest tylko trening. Jak jest mecz, to jest i trening, i mecz. Jezus. No nie, no i tak w sumie spoko sprawa, w sensie no... Podobno dla większości ludzi najgorszą częścią tych gier jest czwarta. Ja w sumie nie wiem. Czwarta albo 7-1. To tam były słabe, z tego co pamiętam, tak bardzo słabe. Ale moim zdaniem bardziej absurdalne jest... w sumie nie wiem. 7-1 jest naprawdę zabawne. Zabawne mechaniki tam zrobili, w sumie rozpierdala do dzisiaj. Ale mam platynę w nim, więc no. A czwórka... Czwórkę mało grałem, znaczy grałem dużo, jak byłem młodszy, teraz w ogóle w to nie gram. Nie odświeżałem sobie pamięci tego, chyba też mi się niezbyt podobało. Chociaż niektóre lokacje były spoko, muzyka też była całkiem okej. W ogóle muzyka w tych grach jest, no jest na wyższym poziomie niż gameplay w niektórych momentach. Ale jej wywali. Co jest grane? Jest śmieszna sprawa, bo w niektórych tych grach mówią tak, co jest grane? Jakby tak powiedzieli tutaj, to śmiesznie mówią, naprawdę. Przezabawne. Proszę mnie tutaj. O. Dobrze. To czemu mi ich zbijasz? Jaka frajerka. Na co? Na co mam uważać? I co ona gada? Jaka tempa kobieta. Ludzie są fajni, wiecie? Znaczy... Ja jestem miły dla ludzi, to chciałem powiedzieć. To nie jest tak, że ja obrażam wszystkich. To wcale nie jest tak. O, już koniec? Koniec? No proszę. Jeszcze nie? Wypierdalaj stąd! Kurwa mać, śmietniku jebany! Przez ciebie nie zaliczyłem! Nie zaliczyłem przez niego ringa, stara. Starsa. No wypierdalaj stąd! Ale... O, widzicie, jak mówiłem, jestem miły? O, udało się! Złapaliśmy znicza, super! O, odznaka uników, pyk, tutaj hop! Wow, kombinacji lotniczych! Wow! Widzicie, jak jestem dobry.
Dobra, każdy ma po 3. Ta obrona zadecyduje. Tak? Po tym golu McLagan... Pozdro Zuzia, nie? Zuzia. Bo patrzcie, ogólnie to jest tak. Ja jestem rozchwytywany na całą Polskę, jak wiecie. Widać to po ilości łapek w górę, wyświetleniach i po subskrypcjach. Jestem rozchwytywany. No i dużo osób do mnie pisze w trakcie nagrywania, tak? Puściła mu przy ostatnim strzale. Niektóre z tych osób też oglądają te filmy. Zagrałeś wspaniale, Rob. No i tutaj, jeżeli ktoś to ogląda, to zagrajmy w grę. Przygotujcie się! Kiedy pierwszy trening... Wystarczy, napiszcie w komentarzu pomarańcza, ale super. Albo nie w komentarzu, tylko na gdzieś indziej. Albo dajcie łapkę w górę. On tego... Cześć, Hermiono. Przecież stoisz przy niej. O zaklęciu Sectum Sempra? Nie. Sectum Sempra. Pewnie w podręczniku do eliksiru. Jak to się... Czekajcie. Jeszcze jakiś napis na tylnej okładce. Głosi, że podręcznik jest własnością księcia półkrwi. O. Pierwsze słyszę o nim. Powinieneś zwrócić... Harmonia Nectare Passus też było. Głupie, jest świetny. Wendy Vidivi, czyli to... to co innego. Dobrze. Spotkaj się z Ginny... Okej. Okay. Co ten Dean w niej widzi? Mówi o Ginny. Nie wiem. Ma ładną... cerę. Ładną cerę. Ładną cerę to ma Hermiona. Cześć, ej. Tak, ja też. Bo wiecie, co zjebałem w tym odcinku? Muszę napisać dwa wypracowania i jeszcze na dodatek uważać. Okej. Zjebałem to w tym odcinku, że w OBS-ie, tym co nagrywam, mam włączone efekty na mikrofonie, przez co mam jeszcze większy delay. A ja je wyłączam. Żaden problem. Wyłączam. Pozwolił ludziom stworzyć klub. No nieważne. I dodaję je potem w Sony Vegasie. I tak wtedy nie ma opóźnienia tego, co w OBS-ie. I niestety zostawiłem włączone w OBS-ie, więc teraz będzie lekkie opóźnienie, ale tego i tak nie schodzi, bo to jest parę milisekund, więc nieważne. Odblokowany nowy obszar. No dobrze. Cieplarnia pani Sprout to chyba jest, tak? Koniec, psot. Idź do cieplarni pani Sprout i zrób roztwór powodujący kurczenie dla Ginny. No wiecie, haremu przydałby się roztwór powodujący rośnięcie. Rośnięcie? Nie, dobra, nic nie mówiłem. Nie, bo te żarty są coraz gorsze. Idziemy dalej. Okej, patrzcie, pokażę wam trik na znikanie. Patrzcie, stoją tu frajerzy jebani w dupę murzyni. O, teraz się obracamy i ich nie będzie. Mówiłem! Nie mogę z tej gry. Czemu ta gra tak działa? Znaczy, ja rozumiem, dlaczego tak się dzieje. To działa tak, że gdy... jakieś postaci są dokładnie z tyłu kamery, ta gra ich usuwa, żeby było więcej FPS-ów było. Żeby był lepszy performance. Patrzcie, o. Lol, nie zniknęli. Dzięki. Pyk, pyk, tutaj hop. O, jak się przesmyknął. Prze. Cześć, czy to jest klub eliksirów? Tak, chcesz przystąpić? Podobno w tym roku błyszczysz na eliksirach. Błyszczysz. Dziękuję, chcę tylko uważać rozum. Wreszcie na twojej twarzy coś będzie błyszczeć. Ach. Mam spotkanie. Przykro mi, ale żeby użyć naszego sprzętu, musisz być członkiem klubu eliksirów. Wybierz sobie zadanie kwalifikacyjne na tablicy ogłoszeń, o tam. Jakie jest zadanie kwalifikacyjne, przepraszam bardzo? Idź do tablicy ogłoszeń i dołącz do klubu eliksirów. Dobrze! Przepraszam. Co to jest za ten? Aha, tu myszka jest! A ja nie mam myszki, bo ja mam pada. Jeśli wynik ważenia eliksiru przywracającego mowę, zostaniesz przyjęty tak? do klubu eliksirów. Serio? Przywracający mowę to jeden Kurwa. Z moich ulubionych. Piszą do mnie. Używają go do sztuczek takich jak zmiana głosu. Dla mnie to marnowanie dobrego eliksiru. Dobra, patrzcie teraz. Podgrzewamy, dobra, potem tutaj tylko. A więc tak, robimy czerwony, podgrzewamy, żeby był czerwony, potem podgrzewamy, żeby był zielony. Zielonego robimy różowy, dlatego że jesteśmy różowi. W temacie. Bo wiecie, jak się mówi zielony w temacie, w sumie przecież. Dobrze. Tutaj pyk, hop, siup, dup, prób. Dobra. Pięknie. O, tutaj hop. Pyk. Siup. Cichsza. Ty jesteś duszona. A, bo wiecie, cichsza, bo ona krzyczy bardzo. Jak ona mi nie da członkostwa tutaj przez ten eliksir, to ja nie wiem, co ją przekona.
Chyba będę musiał się posunąć, albo ją posunąć. No, Jezus, nie. Okej, boomer, I think you're a loser. Wow! Przyjęła mnie. Przepraszam, że tak krzyknąłem. Naprawdę jesteś dobry. Aż mam pogłos w tym, w kaloryferze. Witaj w klubie eliksirów. Dzięki. Mogę teraz zrobić roztwór powodujący kurczenie? Trochę mi się śpieszy. Ona chce chyba jakiegoś pranka Dinowi zrobić. tym roztworem powodującym kurczenie. No dobra, no już ja grałem w tą grę z 3 razy już. Jak nie więcej. Pójdź ci w kociołek. Śledziana szczura. Słuchajcie, że w tej grze jest gówno. Autentycznie w tej grze jest gówno. W takim czymś jak tutaj. W takim jakby zbiorniku. I się gówno podnosi, czaicie? Kurczę, wszystko co podleci. No właśnie. Dosłownie gówno jest w tej grze. Kał, naprawdę to jest kał. Bo on tam mówi, że to jest kupa. W sensie mówi, że to jest kał chyba. No kurwo. Sorry. Tego akurat nie lubię w tej grze. Suszona figa. Dobrze. Śledziona szczura. Teraz tutaj doprawimy. Hop! Hop! O, mamy pięknie tutaj, hop! O, pięknie, dobrze! Potter, ty debilu jebany! Sorry, dobra, no tam, pyk, hop. O, dobrze. Przepraszam, nie, bo ja jestem dzieckiem nadpobudliwym. Wiecie o co chodzi. W ogóle, czekam aż wyjdzie Resident Evil 4. Znaczy, Boże, 4, 8, co ja gadam? Czemu 4? Aha, bo remake, dobra. Czekam aż wyjdzie Village 8. Taki ma klimat! Ale nie grałem w 7 niestety. W sensie widziałem gameplaya, ale nie grałem. Ale pograłem sobie w 8. Taki ma klimat zajebisty. Ja mam to nawet nagrał. Bo to jest chuj, nie? Poradzisz z innymi zadaniami. Wróć i spróbuj. Świetnie, na pewno spróbuję, ale teraz muszę iść. Ginny Wesley. Po co on jej to mówi? W porządku. Po prostu przyjdź, kiedy zechcesz. Dobra. Ale zanim to, to tutaj tarczka jest. Ha, widzicie? Nie wiem skąd ja to pamiętam. Jakby ja w tą grę naprawdę długo nie grałem. Już na pewno nie pod względem tarcz. Bo tam widziałem jedną, ale mi się nie chce po nią iść. Już tam pominąłem. Ten krab. Nie teraz krab. O krab, widzicie, zgadłem. No to się spóźnisz. Ej, ale o ty chuju jebany. Grubasie zasrany ze Slytherinu. Ty kurwa Slytherinowska. Patrzcie co się robi z takimi frajerami. On od razu wstanie i od razu. Co on rzucił? Dobra, nie będę udawał, to jest po tego. Czemu nie? No. Bang i bang bang! Essa byku! Sorry, oznaka refleksu. Widzicie? Ja to się znam jednak. Zapłacisz mi za to? No to już wiesz jak to jest być ofiarą. Ej, w ogóle ci murzyni w tej grze są tacy dziwni. Tak nienaturalnie wygląda ten ziomek. On wygląda tak jakby po prostu mieli taki model postaci biały i jej kolor skóry po prostu zmienili. Się pomóc w nauce zaklęć obronnych. No dobra, ale załatwimy to szybko. That's what she said. O, tam Ginny stoi. Pokazać Protego. Mistrz juniorów naszego klubu pojedynków odważnie zgłosił się na pomocnika. Proszę, Harry, możesz zaczynać. No, widzicie? Uczymy się tego. Essa, byczku, byczku! Możesz nas nauczyć, jak się wzmacnia zaklęcia? Pokaż nam, Harry. O, widzicie? Pamiętałem. Czekajcie, mu tak chcę dopierdolić. Chrztysz! O, ale dostał.
Dzięki, Harry. Jeśli zechcesz to powtórzyć, zapisz się na pojedynek na tamtej tablicy ogłoszeń. No dobrze. Dobra, nie chcę na razie spieprzać. O, jaka muzyczka. Dobra, lecimy. Witaj, Ginny. Cześć, Ginny. Zrobiłem dla ciebie ten roztwór powodujący kurczenie. Dziękuję, Harry, to świetnie. Nie uwierzyłabyś, ile spraw musiałem załatwić po drodze do ciebie. No, ale jestem. Idziemy do Hogsmeade? Przepraszam, Harry, obiecałam Dinowi, że z nim pójdę. Spokój, dopiero jak powiedziałam mu, że nie mogę iść. Nie mogę z tej sceny. No tak, jasne. To jest najlepsza rzecz w tej grze. Naprawdę. Na razie, Harry. Tak, na razie. Ale suka, widzicie? Tak robią kobiety właśnie. Jaki eliksir dałeś? Sztylet w serce. Prosto w serce. Nawet nie wiesz, kim jest ten książę półkrwi. Wiem, znam go przecież, tylko nie wiem, że on tak się nazywa. Znaczy, nie, nic nie mówiłem. O! Po prostu zaczynam myśleć, że ten cały książę nie budzi. W Harrym Potterze w więzienia z kabanu Sixth Gen, czyli na konsolach szóstej generacji, jest ta muzyczka, jak jest Glacius. Fajna. Katy Perry! Katy Perry! Super. O Jezus, dobra. Malfoy wiedział o tym naszyjniku. Leżał na wystawie u Borgina i Berksa. Katy dostała naszyjnik w Berksa. Tam przecież Draco nie wszedł. Powodzenia, Ron! Wiem, że będziesz niesamowity. Po meczu rezygnuję. Słusznie! W porządku. Soku? Wyglądasz okropnie. Soku mi nalej. Dlatego dolałeś mu czegoś do kubka? Wódę mu wlał. Pijany. Nie, no, brak szacunku. Daj spokój, Harry, mamy mecz do... Ej, dobra, to w następnym odcinku, bo już się pół godziny robi. Więc dzięki, kochani. Patrzcie, co on robi. Ty, jak on ma dziwną rękę taką. Patrzcie, co za chłop w ogóle. Zero reakcji, po prostu ręką rusza. Dobra, nieważne. To już w kolejnym odcinku. A ty co? O, patrzcie, robimy Moonstanda jak w ostatnim odcinku. Siema, Luna. Mogę się spalić? Nie mogę się spalić. Więc widzimy się w kolejnym odcinku, moi drodzy. Dzięki, że oglądaliście ten filmik. No i tutaj pożegnamy się jak Dumbledore. Dziękuję wam za oglądanie. Serio? Dziękuję wam za oglądanie i żegnam się z wami, patrzcie tak o. Pa, 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 pa.